weteranie musiał wychodzić na społeczną emeryturę. A propos pracy takiego społecznej, czegoś to jeszcze nie widziałem. Wiecie co, tak co przychodzi mi do głowy pamięć dawnych PRL-owskich lat, kiedy mój kolega z ruchu drogowego, do mnie jako młodszego gminiarza drogówki, widząc, że moje zaangażowanie jest niebywałe, działalność społeczną, powiedział coś takiego. Dzisiaj pamiętaj, wspomnisz kiedyś moje słowa. Ja ci mówię, wciąż panu wierny. A ty widziałeś wtedy, jak tymi motorykami jeździli? Nie. Na pedały? No i to też było niezłe. No ty miała chyba. Jeden się przewrócił. Już nie mówię, nie, to był taki kto pracuje społecznie, co ma. Ale dzisiaj jest ciężko przeskoczyć formalności. Po prostu przepisy są przeciwko ludziom. Przepisy są, niektóre przepisy, po to, żeby nas maltretować, zniechęcić. Dobrze, za pierwsza. Działalności społecznej. Jest to coś bardzo szczególnego. Ja nie wiem, tam czy cały to było na w umysłach napląka niektórym, czy raczej to jest polityk. Słuchajcie, to zależy od tego, kto rządzi. Kto rządzi miastem, kto rządzi wioską, kto rządzi krajem. On tam robi agitację wyborczą, żeby głosować na tego prezydenta. Ale wracamy do rzeczywistości. Na koniec takie życzenie od nas, motocyklistów Gromu, żebyśmy w niezmienionym, a być może powiększonym składzie mogli spotkać się na kolejnej imprezie. Ale nie dziwcie się, gdy w przyszłym roku będzie całkiem inaczej. Nie tak jak dzisiaj, nie tak jak w ostatnich latach. Czy będzie lepiej? Będzie inaczej. Gorzej, jak hamulce się zepsują. A czy lepiej? Ocenicie sami, jak przyjedziecie. Jak? Będzie start? Proszę bardzo, zobaczcie, popatrzcie. Nieważne, co jest z tyłu. Ważne, co jest przed. Bardzo dobrze. Słuchajcie, motocyklem żadnych krawczynków by nie przejechał. To jest coś w rodzaju taczki. Tylko ktoś odprowadził po prostu część ładunkową. Ale kask oczywiście na głowie, a jak żeby... Filmujcie, róbcie zdjęcia na Facebooku. Słuchajcie, tego jeszcze w Polsce na zlotach nie było. Ja ci mówię, ja to zmontuję później, fajny filmik. To tylko spodek ma zarąbiste pomysły. Ciekaw jestem, co Boguś wymyśli na przyszłe spotkanie, jeśli takie będzie w przyszłym roku. Już były taczki. Ja też mam coś takiego. Po prostu małe kółko, ośka. I jeden bierze to w ręce, drugi bierze go za nogi. I to jest też próba sprawności. Może z tego skorzystamy. Mieliśmy też rower taki pogibany. Kierownica w lewo, on jechał w prawo. Cholera, nie wiemy, gdzie ten rower jest. Bo ktoś chyba jechał i nie wie, gdzie pojechał. Bo skręcał winno, a rower poszedł winno. Trzepać bez wieś. Jeśli ktoś wie, gdzie jest nasz rower pogibany, to niech da nam znać, im nie potrzebujemy. I już za chwilę podsumowanie, wyniki i zaprosimy na scenę z Lubycy. O, teraz najmłodszy zawodnik będzie brał udział. Czy to ostatni kask? Czy jeszcze tu? O, tak, na ręce. No i jeszcze bez kasku. Najmłodszy uczestnik. Ale szybki.
No zapraszam fundatora, organizatora. Dzień nie do impreza, to impreza, tam impreza, kiedy ja pójdę, wytrzymać. No mamy zapewnienie Bogusława, że już jest coś w realizacji, tylko tutaj jeszcze w pamięci. Także ćwiczę przez zimę. Ja będę ćwiczył tą konkurencję przez zimę. Muszę sobie zrobić takie co... A na wiosnę damy panu prezydentowi. Bo ja już próbowałem, słuchajcie, to nie jest takie wesołe. Jeszcze 2-3 metry, jak się wytrzyma, tak prosto nie skręcają, ale później przychodzi moment, że rower się kładzie na lewo, a tu nawet skręcania w lewo, a w prawo. I patrzysz nagle i koło nad stopą. Dobra, Bogus, odpuść to, wyjm, posegreguj, tak, i będziemy wiedzieli, co komu, no to tu już układaj, układaj. Czyli pierwsze zawody, były te takie trudniejsze. No chyba już koniec, a nie, jeszcze jeden, też tu na. Czyli 3 i 3, 6. Mariusz, tam podsumujesz i znasz nam listę, chodź zresztą tu na scenę. Jeszcze jeden, kiedy to się skończy? I będziemy próbowali... No jutro będą jeździć. Niech się szykują weteran, czyli po prostu, jak można powiedzieć, nowy weteran motocyklowy regionu Bialsko-Podlaskiego, bo inny się nie zgłosił. Inny, to znaczy przebierający wiekiem i starzem na motocyklu. Ja wszystko i tak na charakterze nie robisz, a wiesz, a jeszcze dodatkowe koszty, to na pewno będzie pokrywał. A przy okazji wracam jeszcze do pamięci naszego weterana Bogdana Radwańskiego, który jak mówiłem 90 lat miał, jak odszedł na ostatni zlot niebieski i 64 lata pomykał motocyklem. Wiek jest doceniany motocyklowy przez wiele osób, realistów, myślących. Bogus kiedyś pomykał obwodnicą Katowic. Został zatrzymany za kontrolę przez sierżanta drogówki. Jeszcze zobacz, jak dziewczyna będzie biegła. W obszarze zabudowania. Na co? No jak dziewczyna, no nie? Myślał, że na obwodnicy to już nie jest obszar zabudowany, a nie zauważył, że tam jeszcze nie było obszaru. No i mówi, no nie wiedziałem, że to jest obszar. Nawet nieźle, no nie? Poproszony został pozwany cała jazda. Ja bym za sobą ciągnął. Na Bogdana. Albo na plecy zarzucił. I powiedział kilka. No niesamowite. Coś podobnego. Niesamowite. To pan motocyklem jeździ od 56 roku. A Bogdan mówi, oczywiście. No niesamowite. Ja poproszę pana, nie mogę ukarać. Niech pan jedzie dalej szczęśliwie, ale proszę uważać na znaki. A więc, gdyby nie ten bieg...